Nie ma wątpliwości, że organiczne istoty opisane w prasie są ściśle powiązane ze starymi legendami, które analizowałeś lata temu. W szczególności przypominają stare podania ludów pierwotnych, na przykład te o ludożerczych potworach opisanych przez Wampanoagów. Podania, które bardzo dobrze znasz i równie dobrze wiesz, że okazały się fałszywe. Możliwe, że cały skandal jest słabo przemyślaną próbą zwrócenia uwagi lekkomyślnych turystów wymyśloną przez przedsiębiorców, aby przyciągnąć ciekawskich do jakiegoś umierającego miasteczka. Czymkolwiek by to nie było, pozostaje ci tylko dodać. Żadne z tych rzekomo odkrytych stworzeń nie wydaje się istnieć naprawdę i, co oczywiste, nie wierzę, aby mogło się w nich tlić życie. Najprawdopodobniej istnieje jakieś logiczne wyjaśnienie tej łamigłówki, które mogłoby naświetlić pochodzenie tych konstrukcji, choć obecnie nie jest nam ono znane. Na pewno wiemy natomiast, że wszystkie znane nam legendy w ludowym folklorze twierdzą, że w górach zamieszkują tajemnicze, człekokształtne istoty, lecz dziwnym trafem nikomu jeszcze nie udało się zobaczyć ich z bliska. Wiesz, że ten artykuł narazi cię na publiczną polemikę z kolegami oraz nałoży na ciebie obowiązek wyprowadzenia ich z błędów, w którym znaleźli się przez upodobanie do fantazjowania i sensacji. Możliwe, że uniwersytet nie będzie zachwycony faktem, iż profesor wystawia się na kontrowersje i daje się wciągnąć w publiczny spór z kolegami, równie jak on godnymi szacunku, lecz znajdującymi się w błędzie. Jeżeli chcesz wyplątać się z całej sprawy, aby chronić swoją akademicką reputację, idź do paragrafu 108. Jeżeli bardziej cenisz sobie uczciwość zawodową niż opinię uniwersytetu, kontynuuj w paragrafie 33. A tam w oddali widać kolejne. Zastanów się dobrze, ponieważ ten konkretny może być. Jesteś pewien? Na pewno?